5 maja po godzinie 9 służby ratunkowe z powiatu wawickiego otrzymały informację o wypadku pomiędzy Sarnówką a Łaszczynem. Zgłoszenie brzmiało mniej więcej tak, że samochód osobowy uderzył w drzewo, jest wokół tego drzewa owinięty. Osoba znajdująca się w tym samochodzie nie daje oznak życia. No i na tej podstawie dyżurny zadysponował odpowiednie nasze siły i środki na miejsce zdarzenia. Jako pierwsi na miejsce dojechali strażacy sarnowi z Iźbic. To zgłoszenie się potwierdziło. Kierowca w bardzo mocno uszkodzonym samochodzie, bez oznak życia. Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia niezwłocznie przystąpili do wykonywania dostępu do tej osoby poszkodowanej przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W trakcie tych czynności na miejsce dotarł również zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy wykonali takie wstępne badania. Jednak z zewnątrz było można zauważyć bardzo duże obrażenia, a w związku z tym odstąpili od medycznych czynności ratunkowych.